Cześć, dawno mnie tutaj nie było, dawno nie nagrywałam żadnych filmów, nie opowiadałam, nie prezentowałam tańców i dzisiaj tak mnie natchnęło, żeby się z Wami podzielić tym tańcem. No właśnie jestem po 3-godzinnym spotkaniu, podczas którego żeśmy dopracowywały, powtarzały, utrwalały tańce tradycyjne i na koniec był taniec współczesny. On ma niesamowicie kojącą melodię, kojącą muzykę. No i fajna opowieść jest, więc pomyślałam, że się z Wami podzielę. Twórca tańca, będąc małym chłopcem, odwiedził swoją babcię. Wiadomo było, że babcia wkrótce odejdzie, bo była chora. I ona go zawołała do siebie i podzieliła się tymi historiami o wyspie Oahu. Jest ich kilka. Pierwsza z nich mówi o tym, że to jest pierwsza też zwrotka tańca. Mieszkają na Heeia, w miejscu Heeia, gromadnie szczurki. I te szczurki podgryzają roślinę halucynogenną, awa, która rośnie tam. Potem zwijają się w kłębuszki i turlają się z klifów. Z pewnością od tej rośliny. Druga zwrotka, tam są dwie opowieści. Pierwsza mówi o tym, że o Chinie. China była mistrzynią w wyrabianiu tapy. Tapy to jest materiał naturalny, który uzyskuje się odstukując fragmenty łyka. Włókna się ze sobą łączą i powstaje piękny materiał. I China była absolutnie mistrzynią w tworzeniu tego materiału. I robiła, wykonywała swoją pracę przez całą noc, a jej mąż w tym czasie był na balandze i wrócił rano. No to ona mu zrobiła manto, a on jej. A ona uciekła na księżyc. Druga część, drugiej zwrotki, mówi o Haumea. Haumea, która śpi pod drzewem hał, a drzewo hał ma przepiękne kwiaty, bo zmieniają się kolory kwiatów w ciągu dnia. Rano są inne, po południu inne, wieczorem inne. I wreszcie trzecia część, która mówi o tym, że tam mieszkał facet, który karmił rekiny. I on, i starszyzna tej wioski dowiedziała się, że on karmi te rekiny zmarłymi ludźmi. No i go zabrała do zatoki. I tam mieli rozsądzić, co z tym facetem dalej. A refren mówi He aloha no, mówi o miłości do ziemi i o ogromnej wdzięczności twórcy tego tańca. Był wdzięczny swojej babci za to, że ona mu te historie i te legendy przekazała. I on je tak pięknie ujął w tym tańcu. To jak mówię, muzyka jest zachwycająca. Jest taka kojąca, powiedziałabym. Dzisiaj też pięknie wyszło słońce, bo rano się chmurzyło. I to, co bardzo uwielbiam w tańcach hawajskich, że tam uczę się takiej ciekawości do mojego rejonu. Jak słyszę, w jaki sposób oni przekazują sobie te historie, czyli Hawajczycy, jak umieszczają je w postaci pieśni, pięknych tańców, to chce mi się zaglądać do mojego rejonu, czy też do innych rejonów Polski i tak sobie dłubać i myśleć o różnych miejscach. Jest też dłubać w sensie gdzieś tam szukać lokalnie, chodzi mi o to, informacje o różnych miejscach. Jest też taka tradycja na Hawajach, że jak chce się komuś wyrazić uczucie, to daje się mu lei, czyli ze świeżo upletonych roślin wieniec na szyję. To jest taki wyraz miłości. Kiedy się plecie, to myśli się o tej osobie, a potem się wręcza. Ale ta tradycja dotyczy też miejsc na Hawajach. Czyli kiedy odwiedzamy jakieś miejsce, to takim przywitaniem, takim darem dla tego miejsca może być pieśń, albo może być to właśnie lej. I tak sobie myślę o tych legendach, znowuż wracam do mojej ziemi, czyli do Podlasia. W ostatnich latach powstało mnóstwo
mnóstwo książek o Podlasiu i z tego co wiem, to schodzą jak ciepłe bułeczki. Być może przekręcam ten tytuł, ale jeden z nich nosi, ma taką nazwę. Z tego sadu jabłek nie jemy. Coś w tym stylu. I zostawiam Was z tym, może znajdziecie tą opowieść. A ja Was zapraszam do tańca Healohano Szczurki. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.